Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Krytyczne, graniczne sytuacje, jak wojna, opresja, pandemia, one wszystkie przecież bardzo, bardzo dużo niebywale kryzysowych, bezprecedensowych w naszej części świata sytuacji zwaliło nam się na głowę w bardzo krótkim czasie. Uruchomiło coś, co mnie jako badaczce kultury, jako folklorystce również, bo to była moja ulubiona dziedzina etnologii i antropologii. Brzmi to bardzo ciekawie i to... powiedziałabym cool, folklorystka. To uruchomiło od razu takie znajome echa właśnie, że chyba usłyszę coś, co dobrze znam. No i nie myliłam się. Faktycznie jest tak, że humor, śmiech, oczywiście dobrze ukierunkowany, on potrafi być lekarstwem. Są oczywiście bardzo różne rodzaje humoru i tak jak każde ludzkie zachowanie, jak każda emocja, jak każda reakcja, jak każde zachowanie społeczne, to może mieć strony dobre i złe. Oczywiście zaskakujące jest to, że w badaniach nad kulturą, również w namyśle filozofów, te głosy na temat śmiechu są bardzo niejednoznaczne. I to jest taka debata, która ciągnie się od starożytności. I są filozofowie, którzy jednoznacznie opowiadają się przeciwko śmiechowi, bo na przykład Thomas Hobbes uważał, że jest to zawsze jakiś wyraz triumfu i wyższości. Okay. I że to jest taki przejaw tej złej małpy w człowieku. Natomiast Arystoteles na przykład twierdził, że śmiech kulturalny łagodzi obyczaje i zalecał wręcz, żeby ćwiczyć się w takim śmiechu łagodnym, który pomaga rozwiązywać konflikty. Więc jest to bardzo niejednoznaczny temat, ale też naturą humoru jest ambiwalencja. No w folklorystyce bardzo dużo mówi się i bardzo często przewija się temat humoru jako takiego spoiwa społecznego, czegoś, co pozwala ludziom nie tracić nadziei, czegoś, co pozwala też poczuć, że jesteśmy w kłopotach razem, a bywa, że przeciwstawiać się niebezpieczeństwu i zagrożeniu. Nowa Myśl na Dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.